Kulturka w Radiu Sudety 24. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Sudety 24 w cotygodniowym programie Kulturka. Drodzy Państwo, dzisiaj Kulturka znowu w niecodziennych okolicznościach, bo jesteśmy na tarasie Wieży Targowej. Wieża Targowa to jeden z najstarszych obiektów w naszym mieście, bo pierwsze wzmianki o tej właśnie budowli pochodzą z 30. lat XV stulecia. Zachowała się tutaj także wmurowana w ten obiekt tablica z 1533 roku, która dokumentuje remont, który wtedy wieża przeszła. Wtedy także wieża była połączona z budynkiem ratusza, który jednak ostatecznie rozebrano w XIX wieku. Ciekawe są też losy tej budowli w wieku XX, bo wtedy został zniszczony fantastyczny kopułowy cebulowy dach, który pochodził z odrodzenia. I wieża na prawie 50 lat była pozbawiona zadaszenia. Szklana i stalowa konstrukcja, która tutaj stanęła, pochodzi z roku 1998. Wtedy także przeprowadzono remont wieży i dziś jest ona dostępna dla turystów, którzy mogą z niej podziwiać wspaniałą panoramę naszego miasta, ale oprócz Strzegomia można także zobaczyć wszystko, co dookoła niego. Przy dobrej pogodzie widać stąd Świdnicę, Żarów, również piękną panoramę Karkonoszy. Zapraszam Państwa już po pandemicznych kwarantannach. Wieżę będzie można zwiedzać co niedzielę. Na co dzień opiekuje się nią Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej, którego członkowie oprowadzają tutaj turystów. A oprócz oczywiście pięknych widoków, można także podziwiać tutaj fantastyczną mazwerkową balustradę pochodzącą z późnego gotyku. Drodzy Państwo, o tym i o innych zabytkach Strzegomia będą mogli Państwo usłyszeć już w przyszłym tygodniu w programie Noc Muzeów, który będziemy pokazywać na stronach gminy i na stronach Strzegomskiego Centrum Kultury, a w fantastyczną wycieczkę po historycznym Strzegomiu zabierze Państwa Tomek Smagłowski ze Strzegomskiego Centrum Kultury. Drodzy Państwo, a już za chwilę wielka niespodzianka, bo porozmawiamy z naszym gościem, którym będzie pani Justyna Sitarek. Drodzy Państwo, za mną wspaniała panorama Góry Krzyżowej i widok Kościoła Zbawiciela oraz naszego Centrum Aktywności Społecznej. To tam właśnie zaprosimy Państwa między innymi do zwiedzania miejsc, które na co dzień są w ogóle niedostępne dla oka turysty. Tak jak mówię, będziemy mogli zobaczyć miejsca niezwykłe i wysłuchać niezwykłych historii tych różnych tajemniczych miejsc Strzegomia. Zatem zapraszam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam także do wzięcia udziału w konkursach, które Strzegomskie Centrum Kultury zorganizowało specjalnie dla mieszkańców gminy Strzegom. Jest to konkurs poetycki, nie ma ograniczenia wiekowego, zatem drodzy Państwo, jeżeli tworzycie poezję, to konkurs Nikt nie jest samotną wyspą jest przeznaczony właśnie dla Państwa. Nie piszcie do szuflady, podzielcie się swoim talentem, podzielcie się swoją twórczością i nadsyłajcie do nas swoje prace. Można wygrać cenne nagrody. Dla młodszych mamy konkurs na rodzinną grę planszową. To dla uczniów szkół podstawowych od klas 4 do 8, a dla najmłodszych naszych milusińskich mamy konkurs plastyczny Zabytki Strzegomia. Zatem nadsyłajcie swoje prace, technika dowolna, można naprawdę wygrać cenne nagrody. To wszystko specjalnie na stronach Strzegomskiego Centrum Kultury dla wszystkich mieszkańców gminy Strzegom. Zatem zapraszam do zapoznania się z regulaminami tych trzech konkursów i do wzięcia udziału właśnie w którymś wybranym z nich. Drodzy Państwo, a ze mną na wieży jest już pani Justyna Sitarek, nasza strzegomska, można powiedzieć, śmiało gwiazda. Justynka, czy ty jesteś farciarą? Myślę, że tak. Należę przede wszystkim do zespołu Farciary i dlatego też mogę powiedzieć, że jestem farciarą. No i też dlatego, że właśnie udało mi się dostać do programu telewizyjnego, co było od zawsze moim wielkim marzeniem. Justynka, brałaś udział w wielu konkursach, w przeglądach między innymi w naszym The Voice of Strzegom z sukcesami, ale teraz ostatnio wystąpiłaś w pewnym programie telewizyjnym. Co to za program? Jest to program Szansa na sukces. Tak, udało nam się właśnie dostać do jednego z odcinków z zespołem Vox.
i właśnie razem z dziewczynami z naszego zespołu Farciary tam wystąpiłyśmy. Kiedy będziemy mogli wszyscy mieszkańcy Strzygomia obejrzeć ten odcinek Szansy na sukces? Emisja programu odbędzie się już tą najbliższą niedzielę, 17 maja na TVP2 o godzinie 15:15. Zapraszam serdecznie do oglądania. Spotykamy się o 15:15 w najbliższą niedzielę przed telewizorami, drodzy mieszkańcy, a moim i Państwa gościem była Justyna Sitarek, strzegąska, gwiazda wokalu. Dla Państwa mówił Krzysztof Kalinowski z Wieży Targowej. Sorry. Dobra. Dobra. Lecimy. Taki piękny gołębik, kurde. Dobra, przepraszam.